Namaste! Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jak już widzisz w tytule, odbędzie się losowanie w ostatnim ogłoszonym przeze mnie konkursie. Ale zanim przejdziemy do tego najważniejszego, na co z pewnością czekasz z utęsknieniem, kilka ważnych informacji. Tuż przed nami pełnia księżyca, truskawkowy księżyc i super księżyc. Ty znasz to już z moich książek, że każda pełnia księżyca to wyjątkowy moment. Dlatego wykorzystaj tę energię, aby coś pozytywnie zmienić w Twoim życiu i coś do Twojego życia przyciągnąć. Spotykamy się naturalnie na rytuale świec intencyjnych, jak w każdą pełnię i w każdy nów, ale również na 111 rytuale dla Matki Ziemi. 111 miesięcy mamy już za sobą, 111 pełni księżyca, gdzie poprzez nasze myśli, słowa i działania dokonujemy zmiany na Ziemi. Kładziemy taki solidny fundament pod nową Ziemią, by mogła się narodzić. Żeby mogła się ona jednak zmaterializować, najpierw powstaje ona w naszych myślach, a raczej w naszych sercach, myślach, słowach i działaniach. 111 rytuałów dla Matki Ziemi. I wiesz, gdy obserwuję to wszystko, co się wydarzyło, to jest to niesamowite. Tutaj, na mitycznej Atlantydzie, w magicznej oazie, ale również na całym świecie dookoła nas. Wszystko się zmienia. To stare odchodzi, a to nowe się rodzi. Czasami w bólach i cierpieniu, ale zawsze tak jest, gdy musimy coś puścić, do czego byliśmy przyzwyczajeni, a co już do nas nie pasuje, co już odejść powinno. I tuż po naszym rytuale pełni księżyca, noc świętojańska. Ten wyjątkowy moment w roku. Ten moment, gdzie mamy to pół roku za nami i pół roku przed nami. Jak wygląda to Twoje pół roku, roku tygrysa? Czy udało Ci się już zrealizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia? Czy też dopiero zaczynasz? A może jeszcze nie udało się nawet o tym pomyśleć, bo tyle było innych ważnych rzeczy do zrobienia. Najwyższy czas. Jeżeli masz swoje postanowienia z magicznych 12 nocy, albo jeżeli masz swoje postanowienia noworoczne, aby nie przegapić tego czasu. Bo gdy wychodzi słońce, zaczyna się lato, to wielu z nas myśli tylko o przyjemności, o urlopie, o wypoczynku. Ale to jest tak. I już jest jesień, i już jest zima. I kolejny rok za nami. Tego czasu już nic nie wróci, bo czas cały czas płynie do przodu. Dlatego naturalnie korzystaj z lata, korzystaj z tego wszystkiego, co piękne, ale nie zapominaj o Twoich prawdziwych marzeniach, Twoich pragnieniach Twojego serca, czy o Twoim powołaniu, Twojej misji tutaj na Ziemi. Widzimy się więc w tą pełnię, widzimy się naturalnie w każdy nów księżyca, w każdą pełnię, ale ta jest dla mnie szczególna, bo to jest ta pełnia tego półrocza, a jednocześnie widzimy się naturalnie w czasie nocy świętojańskiej. No i nasze ceremonie co czwartek. Dla mnie i dla Ciebie, jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, to jest to wyjątkowy czas, bo zakończyliśmy w tym tygodniu serię 190. 199. ceremonia już jest dostępna w archiwum, jest dostępna również na YouTube dla wszystkich tych osób z Was, które wspierają mój kanał, w tym dostępie Premium Extra. I ta 199. ceremonia zakończyła niesamowity etap, etap świadomości. I teraz z zupełnie nową świadomością przechodzisz do serii 200, gdzie króluje dwójka, czyli arcykapłanka. Zupełnie inna energia niż królująca wcześniej jedynka czy dziewiątka. Jak się czujesz z tą wibracją
arcykapłanki. To jest tak niesamowita energia, tak trudna do zrozumienia. I jestem pewna, że nasze ceremonie z tej serii 200 będą fascynujące. Jeszcze nawet bardziej fascynujące niż ta seria 100. Już nie mogę się doczekać, kiedy spotkamy się na pierwszym spotkaniu tej nowej serii. I wiesz, ten czas tego końca czerwca i początku lipca w tym roku Tygrysa jest dla nas wszystkich jeszcze poprzez jedną rzecz bardzo wyjątkowy. A mianowicie kończy się moja stara droga. Ta stara droga Marii Bukardi. I rozpoczyna się nowa droga Marii Bukardi. Droga, która jest wypełniona sztuką i komunikacją. Dlatego będziemy spotykać się jeszcze częściej niż zwykle. Będziemy przeżywać niesamowicie fascynujące chwile razem. I ta nowa droga zaczyna się 7.7.22, czyli 7.7.22. To jest droga, gdzie wszystko się przemieni. I z radością i lekkością pójdziemy dalej i odkryjesz w sobie to wszystko, o czym do tej pory nawet nie miałaś i nie miałeś pojęcia. A ja poprowadzę Cię przez ten proces innymi metodami, innymi środkami. Dlatego w ostatnim czasie odeszły kamienie mocy. Dlatego jest coraz mniej wolnych terminów na spotkania indywidualne ze mną. Właśnie dlatego, abym miała więcej czasu na tą nową drogę i na to, by osiągnąć jeszcze więcej ludzi tutaj na Ziemi. Bo czym więcej ludzi zmieni coś w sobie, tym szybciej ta przemiana globalna się dokona. To narodzenie się nowej Ziemi. 7.7. Zapamiętaj tą datę. I poniżej masz wszystkie linki do mojego sklepu mariabukardi.pl, do mojej strony bukardimaria.com i tam o wszystkim będę Cię informować na bieżąco. Z głębi mojego serca dziękuję Ci za tą całą naszą starą drogę, którą przeszliśmy razem i z jeszcze większą intensywnością, namiętnością i pasją zapraszam Cię na naszą nową drogę. Może będzie to również zmiana w Twoim życiu. Może również odważysz się dokonać jakiegoś decydującego kroku, który odsuwałaś czy który odsuwałeś przez ostatnie lata. To teraz w roku Tygrysa jest ten odpowiedni czas. Ja w tym momencie przygotowałam tutaj wszystkie opinie, które wystawiliście na serwisie Lubimy Czytać pod moimi książkami. Z głębi mojego serca dziękuję Ci za wszystkie przepiękne słowa, które zostały tam umieszczone. Jestem tak Wam niesamowicie wdzięczna, bo jest to moja pierwsza przygoda z serwisem Lubimy Czytać i jest to również początek naszej nowej drogi, ponieważ Ty wiesz, że 7.7. startuje trylogia, której wiele razy zmieniałam tytuł. Trylogia, która składa się z trzech książek. Mroczne Góry, W Zielonych Oczach Wiedźmy i Tajemnica Wiedźmy z Folsin. Jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, to już wiesz mniej więcej, jak te przygotowania przebiegają i ile niesamowitych, fascynujących rzeczy dzieje się teraz wokół mnie. I ta trylogia startuje 7.7. Nadałam jej tytuł, ten pierwszy tytuł, Arcykapłanka. Ale wiesz, mimo tego, że pasowałoby to idealnie do naszej serii, naszych ceremonii o numerze 200, to jednak nie jest to ten odpowiedni tytuł. I od kilku dni czekam na tą inspirację, jaki to będzie tytuł. Dlaczego zdecydowałam, że Arcykapłanka nie będzie tytułem książki? Ze względu na to, że niektórym osobom, które jeszcze nie rozumieją tej symboliki, może się ona kojarzyć inaczej, niż bym chciała. Tym bardziej, że w języku polskim są już książki, które mają w swoim tytule Arcykapłankę, a nie chciałabym, aby
nasza powieść, nasza wspólna historia miała jakieś takie ślady obcych energii, żeby się kojarzyła z kimś innym, by kojarzyła się z jakąś inną historią. Dlatego może masz jakiś pomysł na tytuł naszej trylogii, to bardzo proszę napisz w komentarzu. Wszystkie pomysły wezmę pod uwagę, ponieważ wiem, że burza mózgów potrafi czasami niesamowicie inspirująco wpłynąć na coś nowego. A że to jest nasza wspólna historia, bo przecież nie moja, była kiedyś moja, gdy była schowana w szufladach, ale teraz już nie jest moja, tylko jest nasza, bo razem ją przeżywamy i przeżywać będziemy, to dlatego, jeżeli masz jakąkolwiek propozycję, umieść ją na dole. Jeżeli masz jakąkolwiek propozycję co do okładki tej książki, to również umieść ją na dole. Muszę Ci się przyznać, że ja już mam mniej więcej około 50, 60 albo nawet 70 projektów i żaden mi się nie podoba. Tyle wykonałam projektów i w każdym mi czegoś brakuje. Może dokładnie ta Twoja inspiracja będzie tym elementem, który uzupełni całość. Dlatego w tym momencie wylosuję 3 osoby spośród wszystkich opinii, które zostawiliście na serwisie Lubimy Czytać, które są dla mnie tak ważne. Jeszcze nie miałam czasu nawet, aby się z nimi zapoznać. Tylko prosiłam Martę, aby przygotowała mi wydruk wszystkich tych opinii, żeby wszystkie mogły wziąć udział w losowaniu. Tych opinii jest całe mnóstwo, ale są one takie ważne, bo gdy pojawiamy się tak publicznie i wystawiamy się na tą publiczną krytykę, to również otwierają się nowe drzwi, nowe możliwości, pewne rzeczy się zamykają. I każdy poświęcony przez Ciebie czas, aby napisać tam opinię, ma dla mnie ogromne znaczenie. I wiesz, jest mi teraz bardzo trudno, dlatego tak zwlekam z tym losowaniem. Dlaczego? Ponieważ tych opinii jest tak dużo, a ja zapowiedziałam, że tylko 3 osoby, wylosuję tylko 3 osoby. A te opinie są niektóre malutkie, niektóre większe, niektóre całkiem duże. I jest mi tak trudno, aby wybrać tylko 3. 3 osoby, dla których wykonam przepowiednię, tą krótką przepowiednię na podstawie jasnowidzenia, czyli odpowiedź tak lub nie na jedno pytanie. Oczywiście można to zamienić na świecę intencyjną u mnie. No i teraz nadchodzi czas losowania. I teraz zobaczysz, co przygotowałam. Mam tak, mam tutaj przeźroczysty wazonik, który już ma 100 lat, który już znasz z naszych losowań, ale zwróć uwagę, że tych opinii jest tak dużo, że jeżeli teraz chciałabym tutaj cokolwiek losować, to albo wysypie się połowa, albo wylosuję jakąś z góry i można by było się zastanawiać, a czy to nie było jakoś ułożone. Dlatego wpadł mi do głowy pewien pomysł, który zaraz zobaczysz. Mam taką tutaj misę, dużą, zwykłą misę i do niej przesypię wszystkie te opinie. I ty teraz będziesz widzieć, że one wszystkie są tutaj przesypane. Dobrze. Mamy całość i najbardziej stresujący moment, najbardziej taki moment, na który może czekasz, losuję pierwszą opinię, czyli pierwszą osobę. Jeszcze może na samym początku chciałabym o czymś powiedzieć. Było kilka opinii, które zawierały tylko serduszko albo jedno słowo. I te opinie odrzuciłam. Dlaczego? Ponieważ byłoby to niesprawiedliwe. Niektóre osoby zadały sobie bowiem mnóstwo trudu, aby napisać naprawdę długie opinie. I jak patrzylibyśmy na to z perspektywy, że ktoś wstawił tylko serduszko, co również ma ogromne znaczenie, ale to jest tylko jeden znak. A ktoś zadał sobie tyle trudu i tyle napisał, to byłoby to naprawdę niesprawiedliwe względem tych osób, które tyle napisały. Dlatego wybrałam wszystkie opinie, z wyjątkiem tych, które zawierały tylko jedną emotkę albo tylko jedno słowo. I tutaj są te opinie. I teraz losuję pierwszą osobę
dla której przygotuję przepowiednię. Jeżeli nie chce przepowiedni, oczywiście niech do mnie napisze, wykonam dla niej rytuał świecy intencyjnej. Może właśnie na tą pełnią, albo na jakiś inny wybrany moment. Mieszamy. Mam nadzieję, że to widać. Losuję pierwszą osobę, która dzisiaj wygra. Jest pierwsza osoba. Momencik. Cała opinia tutaj jest. Jak ci mam ją pokazać, żeby się tutaj nie zaplątać w kable? Momencik. Będzie troszeczkę dzisiaj tak inaczej niż zwykle. Pierwsza osoba. Po raz pierwszy czytam tą opinię, więc jeżeli się będę jąkać, to z góry przepraszam. Adelaida. Pierwsza część serii już daje nam poczuć niesamowity klimat całej trylogii. Wow! Opinia na temat trylogii. Spośród wszystkich moich książek jako pierwsza. Wspaniały, magiczny świat, który wciąga i chyba nikogo nie pozostawia obojętnym. Zarysowanie głównych wątków fabularnych, które w kolejnych odsłonach ulegają ciągłym przeobrażeniom. Niczego nie można być pewnym do końca. To świat, który zmienia się na naszych oczach. Dziękuję i gratuluję. Druga osoba. Losujemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Osoba o niku Dziedzic. Monika, to ty wygrałaś. My się znamy już z ceremonii, prawda? Nie tylko z ceremonii. Idziemy pokazać. Tutaj są kable i przedłużki. Czytamy. Mówi się, że książka, jaką w danym momencie spotykamy na swojej drodze, ma dla nas ważne przesłanie. Całe swoje życie odnajdowałam w bohaterach, sytuacjach, miejscach, dialogach. Coś, co... To jest znowu opinia na temat trylogii. Wow! To jest niesamowite. Czytamy dalej. W miejscach, dialogach, coś, co było tożsame ze mną, było podobne. Dawało mi zrozumienie czegoś, co było wewnątrz mnie. Do klasyki literatury przechodzą autorzy, którzy stworzyli uniwersalne prawa w swoich dziełach, którzy odgadli rządzące światem i wszechświatem zasady. Jest jednak jeszcze coś ponad to wszystko. Tak, czysta prawda i wiedza prowadzona myślą serca, że spisana historia jest nie tylko aktualna, ale jest żywym mechanizmem, wiecznie palącym się ogniem, który ożywia każdego, kto ma odwagę wejść do tej krainy. Ta historia dzieje się cały czas, gdzieś wewnątrz nas lub obok nas. Im głębiej w nią wchodzimy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że oto odkrywamy filozofię, podług której naprawdę pragniemy żyć. Filozofię, której długo szukaliśmy, która ma najprostszą formę wypowiedzi i nie musimy się gubić w mało zrozumiałych definicjach i teoriach, jakich filozofia jest pełna. Mówi się, że filozofia to umiłowanie mądrości. Filozofia to dziedzina wiedzy, która jest drogowskazem do szczęśliwego życia. W uniwersalnym aspekcie, który odnosząc się do każdej jednostki, czyni ją indywidualnie indywidualną. I to jest właśnie świadome szczęście. Autorce trylogii Mroczne Góry, W zielonych oczach wiedźmy i Tajemnica wiedźmy z Folsiu udało się to osiągnąć, co się nawet filozofom nie śniło. Uśmieszek. Bardzo, bardzo dziękuję. Z głębokiego serca po prostu wzruszyłam. Bardzo dziękuję. Dobrze. Maria, zbierz się w garść. Wysyjemy trzecią osobę. Trzecia osoba, która dzisiaj wygra. Oj, chyba najtrudniejsza.
Nie uwierzycie, to jest nowa opinia do trylogii. Tym razem do książki Mroczne Góry. Od Chris. Mi serce wali. Chris. Streszczenie tej książki brzmi bardzo przyciągająco. Klimat przyrody, góry, las, okoliczność tej osoby i potencjalny rozwój wydarzeń. Przyciąga. Jest trochę fabuły realistycznej i fantazji. Pewnie też mitologii. Wszystko na pewno w odpowiedniej proporcji. Bardzo, bardzo dziękuję. Wygląda na to, że Chris nie czytał całości, tylko czytał albo pierwszą książkę, albo tylko streszczenie. Ale mimo tego jest wystawiona opinia, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Z głębi mojego serca, kochani, dziękuję za wszystko. Dziękuję za nasze spotkanie. I tak się zastanawiam, czy nie wylosuję mimo wszystko jeszcze 3 osób. Dlaczego? Ponieważ wy wiecie, że jestem numerologiczną 33. I te 3 osoby otrzymają albo przepowiednię, albo świecę intencyjną. Ale co mogłabym ofiarować 3 osobom, które teraz wylosuję? Co mogłabym im ofiarować innego? Wylosuję jeszcze dokładnie 3 osoby. I żeby już tak nie manewrować, wylosuję najpierw 3, pokażę Ci 3 i wrócę z powrotem. I wszystkie te 3 osoby otrzymają ode mnie dostęp premium na tydzień, czyli na 6 dni dokładnie, za 33 zł do ceremonii w czwartki. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I te osoby, które wylosowałam jako pierwsze, Wy również możecie wybrać albo przepowiednia, albo świeca, albo dostęp dla Was na miesiąc do ceremonii. Ze względu na to, że będzie to odpowiednio związane z mniej więcej tą samą wymianą energetyczną. A teraz losuję dokładnie 3 osoby nagrody pocieszenia. Dostęp na 6 dni. I teraz co mam zrobić? Co mam zrobić teraz? Co my tutaj mamy? Mamy 2 karteczki już razem. Pierwsza. I druga. Już Wam zdradzę. Pierwsza od osoby o niku Waga. Druga od osoby o niku Hubert. Jeszcze 3, dobrze? Ja to będę trzymać może w prawej dłoni, żebyście Wy to widzieli, tak na żywo wszystko. I jeszcze losuję 1 osobę. I 3 osoba. Kasia Rajba! Kasiu, gratuluję! No popatrz! Dobrze, teraz pokażę Wam te karteczki, tylko tak, żebyście to widzieli. O, tak, w całości. I jeszcze raz manewrujemy z kablem. Mam nadzieję, że to widać. I czytamy, do czego są te opinie. Zaczynamy. Pierwsza. Waga. Jeżeli interesuje Cię w życiu coś więcej niż tylko jego przeżycie, jeżeli szukasz głębszego sensu w sobie oraz w tym, co wokół Ciebie, zapoznaj się z literaturą Marii Bukardi, zwłaszcza z książkami Klucze do szczęścia, czyli Ceremonie, Przypadek, Jak rozmawiać z aniołami, a na słodki deser trylogią Mroczne Góry. Wszystkie te książki pomogą Ci zrozumieć, jak działa Wszechświat i jakie prawa rządzą tutaj na Ziemi. Jak przestać być ofiarą zdarzeń w Twoim życiu i zacząć tworzyć je według swoich marzeń i pragnień. Z całego serca polecam Ci spotkanie z Marią Bukardi i twórczością. W swoim sercu poczujesz, od której książki zacząć to spotkanie. Daj się prowadzić swojej intuicji. Serduszko. Z głębi mojego serca dziękuję. Ja za chwileczkę zrobię zdjęcie tych wylosowanych opinii i wstawię oczywiście w mojej relacji na Instagramie, żebyście już wiedzieli, bo zanim ten film się załaduje, to oczywiście potrwa 1 dzień. Druga osoba to był Hubert w kolejności. Wgłębiając się w kolejne strony tej książki, przechodzisz do magicznego świata aniołów i archaniołów światła, czyli dotyczy książki o aniołach.
które z lekkością i radością zmieniają Twoje życie, aby to, co ciężkie, trudne i bolesne, zostało przemienione i uleczone i nigdy już nie powodowało cierpień w otaczającym Cię świecie. Z głębi mojego serca dziękuję. I trzecia dotyczy numerologii. No nie powiedziałam przed chwileczką o numerologii i dotyczy numerologii. Od Kasi. Kasi Rajba. Ogrom wiedzy po prostu podany na tacy. Zachęcam każdego do lektury, kto interesuje się tą tematyką. Jest to wiedza naprawdę skrupulatnie zebrana i podana bardzo profesjonalnie z wieloma szczegółami. Polecam. A ja bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zwycięzców przekładamy do szklanej, no nie jest kula, ale do szklanego pojemniczka. A ja żegnam się z Wami. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie Wasze piękne słowa. I tak patrzę na tą misę pełną tych opinii i najchętniej wylosowałabym jeszcze kilka. Ale może następnym razem. Z głębi mojego serca dziękuję Wam za wszystko. Wasza Maria Bucardi.